Słowotok na Planecie FM. Producenci muzyczni po raz czwarty wyszli z cienia. Zwykle niedoceniani przez słuchaczy, zostali jednak zauważeni w Łodzi w ostatni weekend października na festiwalu Sound Edit. Na miejscu z mikrofonem był reporter Planety Łódź, Bartek Godziński. Sound Edit nie ma za zadanie wynieść producentów muzycznych na piedestał i wychwalać ich pod niebiosa. Chodzi tu o podkreślenie i zaznaczenie ich roli w ogólnym procesie powstawania płyty, bo nie są jedynie zbitką liter na wkładce do pudełka z płytą. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jaką rolę odgrywają w ostatecznym brzmieniu krążka. Nieraz to od nich zależy sukces danego albumu, choć z drugiej strony trudno to też ocenić. Samo skomponowanie muzyki, wymyślenie tekstów i nagranie piosenek to nie wszystko. Liczy się efekt końcowy, to co ląduje w rękach słuchacza i to co słyszy w głośnikach. Są genialne zespoły, których brzmienia nie trzeba zbytnio poprawiać, ale sztuką jest wykrzesać coś z kiepskiego dema kapeli tak, by na wydanej płycie jej brzmienie przyprawiało o przyjemne ciarki na plecach. Oczywiście zdarzają się też producenci, którzy talent zespołu zabijają w zarodku. Potencjalny sukces zamieniają w dźwiękową porażkę. Takie osoby na Sound Edit nie są mile widziane. Producenci, którzy przyjechali w tym roku do Łodzi, to fanatycy muzyki, weterani dźwięku, eksperci od brzmienia, ludzie, którzy na konsoletach swoje zęby zjedli. Prowadzili warsztaty muzyczne, opowiadali o swojej pracy, bogatych doświadczeniach i dzielili się anegdotami. Na czwartej edycji festiwalu wręczono też statuetki człowieka ze złotym uchem. Nagrody, które mam nadzieję wkrótce będą równie prestiżowe dla świata producentów muzycznych, co Oscary dla świata filmowców. Na gali jako pierwszy z rąk starych punkowców z Brygady Kryzys figurkę odebrał Józef Nowakowski. Zresztą sam kiedyś wyprodukował ich płytę, ale nie tylko. Również innym czołowym polskim artystom i zespołom, jak Urszuli, Budce Suflera, Czerwonym Gitarom czy Republice. Kolejny zdobywca statuetki to Steve Osborne. Współpracował z takimi sławami jak New Order, U2, Placebo, Peter Gabriel i Aha. Odebrał ją od niebyle kogo, bo od Haydna Brendala, wieloletniego pracownika legendarnego studia Abbey Road. Na koncie ma nagrywki płyt i utworów takich sław jak Freddie Mercury, Nightwish, Katie Melua czy Andrea Bocelli. Jako trzeci nagrodę dostał Martin Youth Glover, basista wpływowego Killing Joke. Tworzył też muzykę z Paulem McCartneyem i nagrywał płyty Marilyna Mansona, Guns N' Roses, Dior czy Dido. Wręczył mu ją Alan Wilder, były członek grupy Depeche Mode. Czwarta statuetka człowieka ze złotym uchem powędrowała do Eugeniusza Rudnika, mającego już 80 lat na karku, a wciąż zachowującego młodzieńczy wigor pracownika jednego z pierwszych na świecie studiów eksperymentalnych w polskim radiu. Pionierowi muzyki elektronicznej, który pamięta czasy, kiedy to montowało się taśmy, a nie pliki dźwiękowe, nagrodę wręczył organizator i pomysłodawca Sound Edit, Maciej Werk. Cała sala owacją na stojąco pogratulowała wieloletniej pracy genialnemu inżynierowi dźwięku i odśpiewała mu 100 lat. Piątą i ostatnią statuetkę zgarnął artysta, który na Sound Edit miał być już dwukrotnie, ale zawsze coś mu wypadało. Tim Simenon, lider projektu Bomb the Bass i producent niezwykle ważnej w karierze płyty Depeche Mode, płyty Ultra. Depeszowcy zlecili mu jej zrobienie po tym, jak usłyszeli album Shake Tobacco Irlandczyka Gavina Friday'a, w którym to albumie Simenon też maczał palce. I to właśnie za ten krążek dostał nagrodę, a otrzymał ją z rąk Gavina Friday'a. O pracy producenta, jego roli i nie tylko rozmawiam z Timem Simenonem. W końcu jesteś na Sound Edit. Słyszałem, że podoba ci się idea festiwalu. Tak, to prawda. Maciek powiedział mi o niej 5 lat temu, kiedy ostatni raz byłem w Łodzi, więc przed powstaniem samego festiwalu. Był to bardzo dobry pomysł. Myślę, że to unikalny, jedyny w swoim rodzaju festiwal. Nie słyszałem, by ktoś robił coś podobnego dla producentów muzycznych. Jest czymś w rodzaju wyjątkowego klubu, do którego zapraszani są ludzie z zbliżają się do siebie, pokazują, czego dokonali. Jest też publiczność, która chciałaby wiedzieć coś więcej na ten temat. Myślę, że jest to bardzo dobre i pozytywne. Czy jest ważny dla was producentów? Zawsze uważałem produkcję muzyki jako bycie czwartym albo piątym członkiem zespołu przez jakiś okres czasu. Mam na myśli słuchanie piosenek, zrozumienie, czego im potrzeba i współpracy z zespołem, by jak najlepiej zrobić dany utwór. Representation really of the song, I think. Porządny producent na pewno się ze mną zgodzi. Keep the frequency clear.
Porozmawiajmy o życiu producenta, jakie są najlepsze, jakie najgorsze momenty. Długotrwałe gapienie się w dwa głośniki. Tak zwykle wygląda życie producenta. To też oczywiście słuchanie dużej ilości muzyki. Obecnie dużo czasu spędzam też w domu, a na przykład 10 lat temu dużo czasu spędzałem pracując w studiu, do którego przychodził zespół i siedzieliśmy tam 10-12 godzin dziennie, tak długo jak było potrzeba. To też zależy od długości albumu. Nieraz trwa to 3 miesiące, innym razem 6, a nieraz nawet 1,5 roku. Różnie z tym bywa. Kiedy były produkowane lepsze płyty z muzyką? Dawniej, kiedy producenci używali w mniejszym stopniu komputerów, a muzyka była głębsza? Czy teraz, gdy producenci pracują niemal tylko na komputerach, jest to łatwiejsze? Myślę, że ludzie nadal robią dobre płyty. Na przykład Flying Lotus, jego ostatni album jest świetny. Ale potem słuchasz płyty Low, Davida Bowie i ona również brzmi fantastycznie. Chodzi o to, że ludzie zawsze mają dobre pomysły na piosenki i robią je tak, by chwytały za serce. Myślę, że technologia jest wspaniałym narzędziem, jeśli używa jej się do montowania lub po to, by rozszerzyć brzmienie. Współczesna technologia to czysta przyjemność. Kiedyś zrobienie czegoś z rzeczami nagranymi na taśmie było niezwykle trudne. Dużo cięcia, klejenia, robił się z tego straszny bałagan. Teraz mamy wybór, trzeba się więc ograniczać, co akurat czasem uważam za zaletę. Nieraz, kiedy mam za duży wybór, gubię się. Kiedy mam mniej informacji, mniej sprzętu, zawsze staram się wykrzesać z tego jak najwięcej. A zazwyczaj, jeśli chodzi o mnie, to się sprawdza. Myślisz, że producenci i ich praca są niedoceniani przez większość ludzi? Większość ludzi nie zna tak naprawdę ani jednego producenta. Tak, choć myślę, że producenci wciągają się w robienie muzyki, bo ją po prostu kochają. Chcą być jej częścią. Uznanie przychodzi później. Ale przypuszczam, że większość ludzi kupuje album, bo lubią wykonawcy lub piosenki. Napisy na płycie są mniej ważne. Kiedy byłem młodszy, zawsze byłem ciekaw, kto stoi za płytą, co na niej robił. Byłem ciekaw całego procesu powstawania krążka. I dlatego też wkręciłem się w produkcję dźwięku, pracowanie w studiu i tworzenie muzyki. Zawsze mnie to fascynowało. Który wyprodukowany przez ciebie album uważasz za najlepszy? Który ci się najbardziej podoba? Ciężko powiedzieć. Czasem budzę się i słucham muzyki, którą robiłem 10 lat temu, innym razem 2 lata temu. To zależy od mojego nastroju, dlatego trudno mi odpowiedzieć. Czasem słucham na przykład Shaq Tobacco, Gavina Friday'a i czuję satysfakcję. Potem biorę się za piosenkę Boy Girl, którą zrobiłem jakiś czas temu z Polem Conboyem i też mi się podoba. Więc to wszystko kwestia mojego humoru. Porozmawiajmy więc o albumie Shaq Tobacco Gavina Friday oraz Ultra Depeche Mode. Ile w nich jest Tima Simenona? Nie wiem, nie mam Tim Simenonometra, nie mam pojęcia. Myślę, że Ultra brzmi jak album Depeche Mode, a Shaq Tobacco brzmi jak album Gavina Friday'a, ale z nieco inną interpretacją niektórych piosenek i innym sposobem ich nagrania. Gavin i Maurice Caesar, który pisał razem z nim, mieli ogromny wkład, zarówno muzyczny, jak i liryczny, więc w albumie jest ich bardzo dużo. Tak jak mówiłem wcześniej, praca producenta jest jak sterowanie łodzią. Na przykład, kiedy zaczynaliśmy, Gavin śpiewał piosenkę Angel w jej ogólnym zarysie. Wspomniałem mu, że to, jak śpiewa falsetem, brzmi nieźle. Zasugerowałem, dlaczego nie zaśpiewałby tak całego utworu. Potem napisał tekst i melodię i pach, tak powstał Angel.
Tak więc, jak wcześniej mówiłem, chodzi tu o podsuwanie pewnych pomysłów. Mówienie, to brzmi dobrze, a to brzmi źle. Potem zbiera się wszystko do kupy i stara się wyciągnąć to, co najlepsze z ludzi, z którymi pracujesz. Nie jesteś jedynie producentem, ale i muzykiem. Od lat 80. tworzysz projekt Bomb the Bass. Czy lepiej jest produkować własną muzykę samemu, czy zlecić wyprodukowanie jej komuś innemu? To jasne, że moją muzykę robię razem z ludźmi, z którymi pracuję i naprawdę to kocham. Bomb the Bass cierpiał przez to, że przez lata pracowałam nad albumami Altra i Shag Tobacco. Ale kilka lat temu znów wziąłem się za Bomb the Bass, bo brakowało mi rzeczy, które tworzyłem sam. Teraz czuję się kreatywnie spełniony, bo znów do tego wróciłem. Ciągle jestem fanem muzyki, kupuję płyty, ona mnie inspiruje i dlatego to kontynuuję. Zajęcie się Bomb the Bass pozwala mi robić to, co tak naprawdę kocham. To proste. Najlepiej czujesz się w roli producenta, muzyka czy DJ-a? I znowu, to się co jakiś czas zmienia. Zacząłem jako kolekcjoner muzyki, kupowałem winyle, potem zostałem DJ-em. To też było fajne. Do czasu, gdy odniosłem sukces z piosenką Beat This. Sława nie była jednak dla mnie, czułem się z tym nieswojo. Dlatego zacząłem produkować muzykę, bo lubiłem przebywać w studiu. Lubiłem cały ten proces, tak jak to mówiłem wcześniej. Zdecydowałem się pracować z ludźmi, z którymi sprawiało mi to radość. Z Neną Cherry, Bjork czy Massive Attack. Wszystko to się rozwijało i szło do przodu, bo chciałem pracować z różnymi osobami. Produkcja muzyki była moim życiem przez wiele lat, ale dzisiaj będę DJ-em. Tak też jest dobrze. Raz na jakiś czas staję za DJ-ką na specjalne okazje, jak ta dziś wieczorem. Ale oczywiście produkcja muzyki jest ciągle bliska memu sercu i głównie to robię. Również pracuję nad muzyką, jak Bomb the Bass i projektami, w których się udzielam. Tak więc role się zmieniają i zależą od czasu i miejsca, ale chwile, które spędzam w studiu, są ciągle dla mnie najważniejsze. Kiedy możemy się spodziewać kolejnego albumu? Mógłbyś zdradzić jakieś szczegóły? Album jest w tym momencie dopieszczany. Jak wszystko wypali, będzie gotowy w przeciągu kilku tygodni. Przygotowujemy go do wypuszczenia na wiosnę przyszłego roku. Po raz pierwszy w historii Bomb the Bass będzie wydany własnym sumptem, bo otwieram właśnie moją własną wytwórnię. Również w niej wydam inny projekt, The Ghost Capsules. Jestem podekscytowany, bo nigdy wcześniej nie wydawałem muzyki pod moim labelem. To coś nowego, ale zrobimy to profesjonalnie. Czuję się pewnie i wiem, że jesteśmy na etapie, na którym jesteśmy na to gotowi. Czwarty Sound Edit to oprócz spotkań z producentami, muzykami i gali wręczenia statuetek ze złotym uchem, spora dawka rozrywki. Po każdym z trzech dni festiwalu zaproszeni goście stawali za DJ-kami i grali na afterparty. Były też typowe koncerty. Fani gotyckiego rocka bawili się na występie The Eden House, stworzonego przez muzyków Fields of Nephilim, i koncercie Davida Jay, muzyka grupy Bauhaus, w 30-lecie wydania czarnego albumu, jednej z najważniejszych w historii polskiej muzyki płyty, na scenie wytwórni koncert zagrali jej autorzy, Brygada Kryzys. Wieczór po gali wręczania statuetek ze złotym uchem uświetnił wspomniany wcześniej dobry znajomy Bono, Gavin Friday. Niezwykle charyzmatyczny i czarujący publiczność ze sceny wokalista, członek nieistniejącej już postpunkowej kapeli The Virgin Prunes, znany szerszej publiczności z piosenki Angel, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej Romeo i Julii z Leonardo DiCaprio w jednej z głównych ról. Był też koncert projektu Recoil, którego liderem jest tak zwany czwarty Depesz, Alan Wilder. Odszedł z kultowego Depeche Mode w latach 90. na rzecz swojego autorskiego projektu. Koncert był niezwykły, bo na wielkim ekranie kina Bałtyk. Po seansie Alan Wilder spotkał się z fanami i ze mną.
Are you going to listen? Zamierzasz przesłuchać nowy album Depeche Mode, który wydadzą w przyszłym roku? Next year. Zawsze słucham ich nowych materiałów. Ludzie mi je podsyłają lub zdobywam je w inny sposób. Tak więc jestem pewny, że i ten przesłucham. Śledzisz ich karierę jako zespół, jako znajomych? Jasne, interesuje mnie to, co robią i nie jestem w stanie tego uniknąć. Nieważne, co Depeche Mode zrobi, to zawsze wywołuje sporo szumu i większość ludzi o tym słyszy. Oczywiście jestem też z nimi związany i śledzę ich, bo to przecież zespół, w którym kiedyś byłem. Źle ci z tym, że tak jak przypuszczam 90% twoich fanów, twoich w sensie Recoil, to tak naprawdę fani Depeche Mode? Nie, nie jest mi z tym źle. To nieuniknione, to takie moje dziedzictwo. Cieszę się, że to, że odnosiłem sukcesy z Depeche Mode, pomaga mi utrzymać przy sobie słuchaczy, którzy ciągle śledzą to, co robię i to doceniają. Fani Depeche Mode też szanują moją muzykę i jej słuchają. Zbieram bardzo dobre opinie z ich strony i podoba im się mój wkład w Depeche Mode. Schlebia mi to i to miłe, że ludzie się tym interesują. Dzisiaj mieliśmy świetne wydarzenie, wyświetlaliśmy film koncertowy Recoil. Wiele ludzi przyszło go oglądać, ciepło go przyjęło i doceniło. To też efekt wielu lat sukcesów, które odnieśliśmy koncertując razem z Depeche Mode w Polsce od lat 80. Ostatnie pytanie o Depeche Mode. Zagrałeś z nimi jedną piosenkę na ich koncercie w Londynie 2 lata temu. W zeszłym roku zrobiłeś też 2 miksy ich kawałka. Czy jest jakakolwiek szansa, że znów do nich dołączysz? Myślę, że tak się nigdy nie stanie. Nie sądzę, by oni kiedykolwiek mnie o to poprosili, a ja sam też tego nie zrobię. To byłoby dla mnie w pewnym sensie cofnięcie się wstecz. To marzenie wielu fanów, ale myślę, że nigdy do tego nie dojdzie. Jesteśmy świeżo po seansie filmu z koncertu Recoil, Strange Hour in Budapest. Co jest takiego wyjątkowego w tym miejscu, że nakręciłeś film tylko w jednym mieście, a nie na całej trasie? To dobre pytanie. Sam nie wiem, co w Budapeszcie jest takiego wyjątkowego. Jedyne, co wiem, to to, że ludzie z tego miasta i Węgier zaproponowali mi udział w tym projekcie. Przyjąłem ofertę i nakręciliśmy tam film. Myślę, że to bardziej szczęśliwy traf. Ci ludzie byli konkretni i bardzo chcieli go dla mnie nakręcić. Graliśmy w Budapeszcie. Ekipa przyszła na koncert, zapytała, możemy to nagrać? Bez żadnych zobowiązań. Nagramy i zobaczymy, czy spodoba wam się końcowy efekt. Potem cały ten projekt rozwinął się i stał się kompletnym filmem wydanym na Blu-rayu. Tak więc myślę, że każdy na tym dobrze wyszedł. To miejsce, w którym zawsze świetnie mnie odbierano, podobnie jak w Polsce, Czechach czy Rosji. Dlatego zawsze chętnie odwiedzam Węgry i cieszę się, że zrobili ten film i stali się częścią całego projektu. Myślisz, że koncerty muzyki elektronicznej, gdzie jeden czy dwóch gości stoi za laptopami, jak na przykład Recoil, mogą być tak samo ciekawe, unikalne i poruszające jak koncerty typowych zespołów z żywymi instrumentami, jak gitary czy perkusja? Myślę, że oba mają rację bytu. To zupełnie różne rzeczy. Nie starałbym się zastąpić żywych muzyków laptopami. To, co my staramy się robić, to bardziej prezentacja czegoś awangardowego, abstrakcyjnego, z wcześniej przygotowaną muzyką i pewnymi elementami performance'u. Nie udajemy, że jesteśmy zespołem grającym na żywo, to zupełnie coś innego. Także myślę, że jest miejsce na coś takiego, ale są też pewne problemy związane z pracą na laptopach. Nie wygląda to na przykład dynamicznie na scenie. Dlatego w przyszłości chciałbym to trochę zmienić, nawet jeśli to, co robiliśmy do tej pory, nie wypadało tak źle. Zmiany, pójście do przodu i prezentowanie Recoil na różne sposoby jest dla mnie czymś ważnym, więc będę musiał o tym pomyśleć następnym razem.
many old school experienced artists. Wielu doświadczonych oldschoolowych muzyków używa komputerów wtedy, kiedy są do tego zmuszeni. Ty z kolei jesteś fanem nowych technologii, gadżetów, jak na przykład kontrolery MIDI czy programów komputerowych. Computer software. Nie jestem zawodowym technikiem, ale jestem miłośnikiem technologii. Pomaga mi osiągać to, co chcę osiągnąć. Ale jestem też wielkim fanem występów ludzi, ładunku emocjonalnego i atmosfery. I to wszystko może lepiej trafiać do odbiorców, jeśli wspomożemy się nowymi technologiami. Początkowo chcę, by w występach było przede wszystkim słychać człowieka. I dopiero potem dodaję technologię. Używam komputerów i programów po to, by wzbogacić muzykę. To nowoczesny sposób wyrażania emocji. Nie jestem ani za, ani przeciwko korzystaniu z technologii. Dla mnie jest po prostu narzędziem. Myślisz, że kontrolery MIDI samplery zastąpią kiedyś normalne instrumenty, jak gitary, perkusja na przykład na koncertach? Bo przecież łatwiej jest zabrać ze sobą laptopa z kontrolerem niż całą orkiestrę. Nie wydaje mi się, by kiedyś siebie zastąpiły. Są częścią wielkiego uniwersum różnych wyborów i mogą być używane na różne sposoby. Na przykład ja uwielbiam tradycyjne gitary, bębny, pianino i występy, na których się na nich gra. Bardzo je lubię i używam przez cały czas, ale lubię też, jak wcześniej mówiłem, technologię. Każdy ma swoje rozwiązania i pomysły i tworzy muzykę po swojemu. Współcześnie mamy po prostu więcej możliwości wyboru, co nie jest niczym złym. Lubisz też wizualizację na koncertach. Planujesz używać nowych sposobów wizualizacji, jak na przykład videomapping? Tak, myślę, że to coś, nad czym warto się zastanowić. To ważne, by dawać od siebie więcej. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy, recoil jest w pewnym sensie ograniczone. Nie mogę zabierać na koncerty muzyków ani wokalistów, którzy się udzielają w nagraniach. Muszę więc ich prezentować za pomocą technologii. Aspekt wizualny jest bardzo ważny. Odwraca uwagę od nudy związanej z dwoma facetami z dwoma laptopami. Trzeba więc zrobić coś, co przerodzi się w show. Wizualizacje były ważne i były czymś, co musieliśmy zrobić na naszej ostatniej trasie. Tak czy owak, dobrze się bawiłem. Podobała mi się też praca z twórcami filmu, bo ta muzyka jest bardzo filmowa, więc same wizualizacje też miały sens. Chciałbym tworzyć ich więcej. A to, jak to robimy, nie ma znaczenia, dopóki efekty nas zadowalają. Czy to kręcimy film, czy puszczamy wizualizację do muzyki. Pracujesz nad czymś teraz, jako producent lub muzyk? Niestety, w tym momencie nie pracuję nad niczym nowym. Jestem bardzo zajęty ogarnianiem całej trasy z projekcją filmu Recoil, jeżdżeniem z nim i pojawianiem się na pokazach. To zabiera cały mój czas, bo projekt wydałem na własną rękę. To oznacza, że bardzo dużo rzeczy muszę robić samemu. Działam jak wytwórnia płytowa, dystrybutor, producent i promotor w jednej osobie. Ale kiedy to wszystko się skończy, zabiorę się za tworzenie nowej muzyki. Jeszcze nie wiem, czy będzie to album, czy soundtrack. Mówisz, że chcesz zrobić soundtrack. Masz na myśli jakiś konkretny film, konkretnego reżysera? Nie, zawsze myślałem, że ciekawiej jest najpierw stworzyć muzykę albo zacząć ją robić, nie mając w głowie żadnego filmu. I dopiero potem znaleźć reżysera, który jest zainteresowany tym, by podpiąć ją pod obraz. Zrobić to tak, by muzyka rozszerzała i wpływała na sam film. Z drugiej strony liczę też na reżysera,
reżysera, który przyjdzie i powie: tutaj jest film, zrób do niego muzykę. Ale to nie za często się zdarza i nie jest takie łatwe. Dlatego myślę, że po prostu zacznę robić muzykę. I nie będę zakładać na początku, że będzie to soundtrack, album czy piosenka. Potem, zależnie od tego, w którym kierunku to pójdzie, powiem, że nie mam wątpliwości, że jest to filmowy soundtrack, albo nie filmowy soundtrack, albo zupełnie co innego. I to właśnie sprawia mi frajdę. Niewiedza i odkrywanie to rzeczy, za które kocham robić muzykę. Dobrze jest nie posiadać za wcześnie zbyt dużej ilości przemyślanych pomysłów. Pomimo faktu, że lubisz nowe technologie, jak wcześniej mówiliśmy, nową muzykę, to mam nadzieję, że twoje następne albumy i piosenki nie będą dubstepowe. Moja muzyka tak naprawdę nie pasuje do żadnego gatunku. Nigdy nie jest to tylko dance, house, dubstep czy hip-hop, choć ma ich pewne elementy. Nigdy nie myślę o gatunkach albo wpasowaniu się w różnego rodzaju stereotypy. Myślę tylko o tym, co sprawia mi przyjemność, co mnie porusza, co tworzy klimat, który lubię, i tym się kieruję. Tak więc Recoil nie da się wrzucić do żadnego worka. To po prostu muzyka Alana Wildera. Ufam moim metodom, mojemu instynktowi, a to, co z tego powstanie, brzmi po prostu jak ja. Nie wiem, jak to się dzieje, ale tak po prostu jest. Hi, this is Alan Wilder from Recoil. A big hello to all the listeners of Planeta Radio. I'll be waiting for you there. W zeszłym roku festiwal Sound Edit przeniósł się na chwilę do Teatru Muzycznego, by w tym znów powrócić do hali wytwórni przy Łąkowej. Przyszłorocznym marzeniem organizatorów jest rozwinięcie skrzydeł w Atlas Arenie. A na wycieczkę po minionym Sound Edit zabrał was reporter Planety Łódź, Bartek Godziński. Słowotok na Planecie FM.